Cześć. Idzie jesień, idzie zima, a więc ponownie bardzo trudny czas dla akumulatorów w naszych samochodach. Krótkie odcinki, niskie temperatury. Jeżeli jest wideorejestrator podłączony do instalacji elektrycznej, czyli do akumulatora, no to można się nieźle zdziwić któregoś mroźnego poranka odpalając samochód. Oczywiście są adaptery stałego zasilania do wideorejestratorów i te adaptery mają zabezpieczenia napięciowe, które odcinają zasilanie wideorejestratora poniżej pewnego progu napięcia, ale zanim do tego poziomu odcięcia dojdzie, no to wideorejestrator jednak zużywa akumulator. No i w dłuższej perspektywie czasowej, no ten akumulator po prostu skraca swoją żywotność właśnie przez to, że jest obciążany podczas postoju, gdy silnik nie pracuje. Jakie jest na to rozwiązanie? Od lat powtarzam, że najlepszym, najbardziej pewnym, najbardziej przewidywalnym i najskuteczniejszym de facto sposobem zasilania wideorejestratora na postoju jest dedykowany powerbank samochodowy. Dedykowany w tym sensie, że taki powerbank posiada specjalne litowo-żelazowo-fosforanowe ogniwa, które są bezpieczniejsze, trwalsze i bardziej odporne na czynniki zewnętrzne w porównaniu do takich klasycznych litowo-jonowych, które są stosowane w takich małych powerbankach typu USB. A po drugie pojemność. Pojemność takiego powerbanku liczy się w watogodzinach, to znaczy wpływ na tę pojemność ma napięcie, w którym ten powerbank pracuje, więc przeliczając to odpowiednio, pojemność rzeczywista w watogodzinach, nie w miliamperogodzinach, jest dużo, dużo wyższa. No i przede wszystkim taki powerbank działa na takiej zasadzie, że ładuje się podczas jazdy, a energię oddaje podczas postoju, w związku z czym nie obciąża akumulatora samochodu na parkingu. No i ten akumulator po prostu wydłuża swoją żywotność. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ niedawno do oferty wszedł 70mi Dashcam Battery Pack i postanowiłem zrobić w swoim samochodzie małą podmiankę i z wcześniej używanego Celinka Neo 8 zamieniłem na właśnie 70mi. Chciałem sprawdzić, czy stosowanie powerbanku 70mi z wideorejestratorem marki 70mi ma jakąś wartość dodaną, no i jak generalnie te dwa powerbanki się ze sobą porównują. Tak więc, jeżeli jesteś ciekaw, zapraszam serdecznie. Tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory 24.pl. 70mi Dashcam Battery Pack, co znajdziemy w opakowaniu na kanale. Jest to osobny film z pełnym unboxingiem, tak więc zapraszam, link w opisie pod tym filmem. Natomiast tutaj mówię w skrócie, oczywiście jest powerbank, pełen komplet okablowania, rzepy mocujące i takie tam różne akcesoria, więc generalnie wszystko, co potrzeba, jest w pudełku. Jest też świetnie opracowana instrukcja obsługi, także w języku polskim, która pokazuje krok po kroku, jak podłączyć samodzielnie taki powerbank, więc tutaj też super 70mi. Co chciałbym powiedzieć, że są dwa warianty tego powerbanku, właściwie dwa zestawy. W jednym zestawie jest okablowanie służące do podłączenia do powerbanku do instalacji elektrycznej, natomiast jest drugi alternatywny wariant, gdzie mamy okablowanie służące do podłączenia zasilania z gniazda zapalniczki. Taka wersja trochę easy, gdzie nie trzeba się grzebać z bezpiecznikami i tak dalej, tylko po prostu wpiąć zasilanie do gniazda zapalniczki. Ale ta wersja jest troszkę tańsza, ale też to oznacza, że powerbank ładuje się dłużej, bo z instalacji elektrycznej producent deklaruje, że od 0 do 100% naładuje się w ciągu godziny, natomiast z zapalniczki w ciągu około 1,5 godziny, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Sam powerbank wygląda dość zgrabnie, jest taki troszeczkę zaokrąglony, fajny, taki nie za duży. W porównaniu do Celinka, którego miałem w swoim samochodzie poprzednio, no to jest ten Celink trochę bardziej klockowaty, natomiast one mają właściwie te same parametry, tę samą pojemność, te same ogniwa, więc są, można powiedzieć, technicznie porównywalne. Różnice, jakie są między nimi? Po pierwsze, taka hardware'owa, polega na tym, że mają zupełnie inne złącza zasilania, więc tutaj mamy takie złącza, natomiast w 70mi są one troszeczkę węższe. A to oznacza, że żeby podłączyć powerbank 70mi, musiałem od nowa położyć całe okablowanie, więc to też troszeczkę mi czasu zajęło, ale nie jest to jakiś wielki problem. Dziękuję, Maciek, za pomoc. Coś, na co jeszcze zwracam uwagę w tym kontekście, żeby podłączając powerbank tego typu, czy to jest 70mi, czy Celink, czy jakikolwiek inny, zawsze podłączajcie go do bezpiecznika, który po pierwsze jest zasilany tylko po zapłonie, żeby pod żadnym pozorem nie ładował się powerbank także po wyłączeniu zapłonu, a po drugie, żeby ten bezpiecznik miał minimum 20 amper, żeby była tam wystarczająca moc do tego, żeby taki powerbank ładować prądem około 10-11 amper deklaruje maksymalne natężenie na ładowaniu, deklaruje producent, więc na to zwracam szczególną uwagę.
Jakie są jeszcze różnice? No cóż, jedna z takich najbardziej, która mnie bolała, czyli 70Mi Dashcam Battery Pack, żeby sprawdzić aktualny poziom naładowania powerbanku, tu są takie cztery diody, nie wiem, czy to dobrze widać, cztery kropki. No i te cztery kropki sygnalizują poziom naładowania powerbanku. W C-Linku nie ma takiej sygnalizacji, ale C-Link ma wbudowany moduł Bluetooth, czego nie ma 70Mi. No i w C-Linku, do C-Linka mogę połączyć się za pomocą apki na smartfonie. I ta apka na smartfonie daje mi dokładne informacje o tym, ile procent naładowania ma aktualnie ten powerbank, jaki jest prąd ładowania, jaki jest aktualny pobór energii. I to mi daje świetny przegląd sytuacji tego, co się z powerbankiem w danej chwili dzieje. Druga rzecz to jest jakby integracja, czy jakby współdziałanie powerbanku 70Mi z widerejestratorem 70Mi, ponieważ mam w samochodzie zamontowany widerejestrator 70Mi 4K Omni X800 Dual Set naprzód i tył, więc można powiedzieć na dzień dzisiejszy taki topowy, flagowy widerejestrator od 70Mi. Chciałem zobaczyć, czy będzie jakaś wartość dodana związana z tym, że mam też powerbank tego samego producenta. Mój widerejestrator 70Mi 4K Omni jest podłączony też do modułu UP04, takiego modułu 4G LTE, za pomocą którego mam dostęp do usług chmurowych. No i ten moduł jest dopiero podłączony do powerbanku, więc w sumie tutaj jakiejś istotnej różnicy nie ma, czy mam powerbank 70Mi, czy C-Link, czy jakikolwiek inny, bo działa to dokładnie tak samo. Gdybym nie miał modułu UP04, gdybym nie korzystał z tych usług chmurowych, wówczas mógłbym podłączyć swój widerejestrator 70Mi bezpośrednio do złącza USB na powerbanku, bez zastosowania jakiegokolwiek dodatkowego adaptera zasilania, na przykład UP03, który stosuje się w przypadku takim, gdy nie chcemy tego UP04 z usługami chmurowymi. No i tutaj jest ta korzyść, ponieważ no to taki powerbank już jakby eliminuje konieczność zastosowania dodatkowego adaptera zasilania od 70Mi, gdybyśmy chcieli korzystać z trybu parkingowego. Tylko tu podłączamy kamerę bezpośrednio i to po prostu działa. Kolejna kwestia, no to wrócę jeszcze raz do tego modułu Bluetooth. Życzyłbym sobie, żeby tutaj ten moduł Bluetooth jednak był, podobnie jak w tym C-Linku, żeby była jakakolwiek komunikacja, czy to z apką na smartfonie, czy to z wideorejestratorem, bo wideorejestratory 70Mi, nie wiem czy wiecie, praktycznie wszystkie bieżące wideorejestratory mają moduł Bluetooth, więc czemu by nie wrzucić go też do powerbanku, żeby one się między sobą w jakiś sposób komunikowały i wówczas ta integracja mogłaby być trochę szersza między powerbankiem a widerejestratorem 70Mi. No ale nie jest tak. Być może wyjdzie kiedyś nowa generacja takiego powerbanku z takimi funkcjami. Póki co musimy się troszeczkę obejść smakiem. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, to kwestia funkcji zabezpieczenia napięciowego w widerejestratorach 70Mi, czyli tej funkcji, w której definiujemy napięcie odcięcia, poniżej którego kamera się wyłączy podczas postoju. I ta funkcja, to zabezpieczenie napięciowe, jak najbardziej ma sens, kiedy wideorejestrator jest podłączony bezpośrednio do instalacji elektrycznej, czyli do akumulatora samochodu, żeby po prostu nie drenować tego akumulatora do końca. Czyli ustawiam sobie na przykład napięcie 12,2, jeżeli po kilku godzinach czy kilkunastu godzinach postoju to napięcie spadnie do poziomu 12,2, kamera się wyłącza i akumulator nie jest dalej zużywany. To jest ok. Natomiast brakuje mi możliwości wyłączenia tej funkcji w momencie, gdy zasilam widerejestrator z takiego właśnie powerbanku. Czy to 70Mi, czy jakiegokolwiek innego. Czemu o tym mówię? Ja ten powerbank wyjąłem ze swojego samochodu i jak widzicie, tutaj się świeci jeszcze jedna kropeczka pojemności, więc zakładam, że ten powerbank jeszcze ma jakiś tutaj zapas energii, a mimo to jakieś 2-3 godziny przed rozpoczęciem tutaj pracy nad tym materiałem i wyjęciem tego powerbanku z samochodu dostałem z kamery powiadomienie, że akumulator samochodu jest rozładowany, czyli napięcie odcięcia z tego właśnie akumulatora, czyli z tego powerbanku zostało osiągnięte i chciałbym mieć możliwość wyłączenia tego zabezpieczenia napięciowego w momencie, kiedy zasilanie płynie właśnie z takiego powerbanku. No niestety, zostało to kilkukrotnie już zgłoszone do producenta, jeszcze nie wziął tego pod uwagę, jest to zmiana stricte programowa. Wystarczy aktualizacja oprogramowania, żeby to wprowadzić, żeby dać po prostu możliwość wyłączenia tego zabezpieczenia, gdy kamera jest zasilana właśnie z takiego powerbanku. Tak więc 70Mi jeszcze troszkę tutaj dla Ciebie do zrobienia zostało.
Podsumowując, jakie są moje wrażenia po około 2 tygodniach korzystania z 70mi Dashcam Battery Pack w moim samochodzie? No generalnie zważywszy, czy biorąc pod uwagę fakt, że ten powerbank i poprzedni C-Link są bardzo podobne technicznie, mają podobne, praktycznie takie same parametry, pojemność, ogniwa i tak dalej, to szczerze mówiąc nie odczułem większej różnicy w takim praktycznym wymiarze, ani in plus, ani in minus. One pracują bardzo podobnie, zapewniają podobne zasilanie, podobne czasy pracy, więc no, tutaj jest po prostu taka zmiana, można powiedzieć, mało zauważalna, no może nie licząc tego tutaj nieszczęsnego sposobu czy monitorowania naładowania, jednak w C-Linku zdecydowanie bardziej preferowałem tą apkę, która się komunikuje z powerbankiem przez Bluetooth i tam mam precyzyjny podgląd do tego, jakie są aktualne parametry pracy powerbanku. Ale jest jeden ważny aspekt, który tutaj trzeba podkreślić. 70mi Dashcam Battery Pack to jest w tej chwili najtańszy powerbank w ofercie WR24. Najtańszy, czyli 7,5 stówki w tym podstawowym zestawie z zasilaniem z gniazda zapalniczki. I ktoś mógłby powiedzieć, 7,5 stówki, hello, no jak kupuję kamerę za 2, 3, 5 stówek i mam jeszcze dołożyć 7 stów za powerbank, no to jest sporo. Więc tutaj raczej celujemy w trochę wyższy segment wideorejestratorów, ale generalnie jeszcze parę lat temu, 3-4 lata temu, tego typu powerbanki, nie tylko, że ich był bardzo ograniczony wybór, to najtańsze kosztowały ponad 1000, nawet 2000 zł, więc ten trend cenowy powerbanków jest zdecydowanie spadający. No i podkreślam to jeszcze raz, idzie jesień, idzie zima, jeżeli chcesz gwarancji, żeby twój akumulator w twoim samochodzie nie został zdegradowany, zjechany przez wideorejestrator, nawet z adapterem zasilania w ciągu jednego, max dwóch sezonów takich właśnie jesienno-zimowych, to taki powerbank jest tego gwarancją. A taki powerbank 70mi możesz użyć do zasilania nie tylko wideorejestratorów 70mi, ale także zupełnie innych. Tak więc śmiało możesz kupować, niezależnie od tego, jaki wideorejestrator posiadasz. I z tego punktu widzenia absolutnie polecam. 70mi Dashcam Battery Pack, świetny powerbank, bardzo dobre parametry, świetna cena, no i przede wszystkim gwarancja żywotności twojego akumulatora w twoim samochodzie. Daj znać, co o tym sądzisz, daj znać, czy kiedykolwiek miałeś bądź miałaś problemy z akumulatorem w samochodzie właśnie ze względu na pracujący w trybie parkingowym wideorejestrator. Czekam na te komentarze, a tymczasem dziękuję za obejrzenie tego materiału i do następnego razu. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.